Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie, słuchajcie, i zapraszam do czytania tygodniowego. Wszelkiego rodzaju informacje dodatkowe znajdziecie w opisie pod filmem. Tam również znajduje się czasówka. Zaczynamy od przesłań dla kolektywu, dla całego kolektywu konkretnego trygonu. Tutaj akurat zaczynamy od trygonu Ziemi, więc byki, panny, koziorożce. Najpierw informacje przesłaniowe, kolektywne dla Was. Później czytanie ogólne, najbliższy tydzień, a później koncentrujemy się na sprawach miłości tylko i wyłącznie. Zaczynamy. Zadbaj o swój umysł, ciało i duszę. To jest pierwsze przesłanie. Okay, trzeba się będzie czemuś przeciwstawić, moim zdaniem troszeczkę. Bardzo silnie dla Was pokazuje się energia, w której rzeczywiście troska o kondycję własną, ale raczej rzekłabym zadbanie o siebie, żeby zapobiec jakiemuś zmęczeniu albo zregenerowanie sił pokazuje się w przyszłym tygodniu jako istotne. Na tyle, na ile możemy sobie oczywiście pozwolić. Pierwsza karta bardzo, bardzo, bardzo wprost mówi o tym, że droga, drogi byku, droga panno, drogi koziorożcu, wyszła na świeże powietrze, oddychała, skoncentrowała się też na zieleni wokół ciebie, być może po to, żeby uspokoić umysł na przykład, tak? Ciszyć go troszeczkę. Poczuj kontakt z naturą w każdym bądź razie. To pomoże Ci jakoś wyciszyć się, uspokoić właśnie. Gdy jesteś przepracowana na przykład, tak? Gdy czujesz, że wszystkiego na ten moment jest po prostu za dużo. Druga karta z kolei z przesłaniem dla Was. Mówi o tym, że trzeba z dużą siłą i z dużą odwagą wstać, jak to się mówi, stanąć w obronie i skoncentrować się na tym, co chciałabyś osiągnąć lub czego chciałabyś doświadczyć. To jest taka karta, która zwiastuje, że siły ci do tego nie zabraknie. Czymkolwiek będzie ta sytuacja, ten projekt, ta aktywność, którą będziesz w przyszłym tygodniu prowadzić, kontynuować, kończyć. Natomiast później znowu zobaczcie, pokazuje się jednak przesłanie, które zachęca do tego, żeby wzmacniać swoje ciało, żeby zadbać o nie jakoś wyjątkowo być może. Trudno mi powiedzieć dokładnie, myślę, że to dla każdego będzie zupełnie coś innego. Dla mnie to jest prośba o regenerację w różny sposób, tak? Dla części z Was to będzie regeneracja po prostu, może jakiś masaż na przykład, a dla części z Was tutaj jest kwestia jakichś ćwiczeń, też może to warto brać pod uwagę. Lub w ogóle aktywności fizycznej, która pomoże Ci się wzmacniać. Więc tu jest jakby, można powiedzieć, początek tygodnia i wyciszony trygon Ziemi zwraca uwagę właśnie na spokój własny, na spokój umysłu. I później coś, w czego obronie staniesz lub jakaś praca, którą masz do zrobienia, może Ci troszeczkę zabrać tej siły witalnej, tak mi przychodzi do głowy, słuchajcie. I dlatego tutaj karta ostatnia, jak dla mnie, znowu sugeruje, żeby nie zapominać o ciele właśnie. Słuchajcie, zobaczymy dalej. Zacznijmy od spraw ogólnych i przechodzimy do byka, mój drogi byku. Temat przewodni as mieczy. No, as mieczy, czyli prawda. Chciałam powiedzieć prawda, prawda. Sama sobie przytaknąć. A później jeszcze bym sobie odpowiedziała, tak, prawda. Nie, słuchajcie, temat przewodni as mieczy, czyli albo moment eureka, albo nowa idea, albo zwycięstwo nad jakiegoś rodzaju niejasnością, albo jakiegoś rodzaju wiedza, którą pozyskujecie. I to Was wzmacnia bardzo intelektualnie. As mieczy mówi ogólnie o zwycięstwie. Dla mnie to jest taka karta na tak. Dla mnie to jest też karta, która sygnalizuje i która w jakimś znaczeniu zaprasza nas do tego, żeby rozstrzygać jakieś kwestie niejasne, tak? Żeby odcinać od siebie kwestie, które budziły Wasze wątpliwości. Jaka jest przeszkoda? 9 kielichów, a co należałoby zgłębić?
cztery miecze. Słuchajcie, przeszkoda 9 kielichów to ciekawe. Może jakieś życzenie ci się spełnić i możesz czuć, że to nie jest ten moment, ani te okoliczności na przykład trochę nie w czas, rzekłabym. Ale też największym wyzwaniem jest, jak zadowolić samego siebie, jak spełnić, jak poczuć się spełnionym, tak? Ta 9 kielichów, pamiętajmy, jest to Jowisz w rybach i to jest energia, w której my jesteśmy ukontentowani jakoś szczególnie pewnymi wydarzeniami i w ogóle stawiamy na zadowolenie własne. Więc wyzwaniem dla Ciebie, drogi byku, w przyszłym tygodniu może być rzeczywiście doprowadzenie do sytuacji, w której będziesz czuł się zadowolony z jakiegoś przebiegu zdarzeń. Co należałoby zgłębić tutaj, żeby... jakby to powiedzieć, sprostać tej chęci zadowolenia siebie samego lub zmaterializowania jakiegoś swojego marzenia. Z niczym się nie spieszyć, wydaje mi się. Niczego nie pospieszać, nie nakręcać. Ta czwórka mieczy to jest taka karta odpoczynku i to jest szczególnie jakby spójne z tymi przesłaniami, które pokazały się na początku. Tutaj po prostu, drogi byku, faktycznie może na coś, na jakieś pełne spełnienie, ok? I twoje zadowolenie przyjdzie ci troszkę poczekać. I dlatego ta czwórka mieczy mówi, zrelaksuj się, odpocznij, wyluzuj. Musisz się też czegoś więcej jeszcze dowiedzieć o czymś, moim zdaniem, zanim poczujesz się w pełni zadowolony i w pełni ukontentowany. I ta czwórka mieczy to jest trochę taka karta wycofania z chaosu, jakby skoncentrowania się na sobie, szukania głębszego sensu w czymś, co się dzieje, w jakiejś sytuacji konkretnej. Więc na pewno trzeba sobie pewne sprawy przemyśleć, szczególnie, że słuchajcie, nie ma do końca działań jako takich, a raczej tutaj karty dla Was sugerują kwestie przemyślenia pewnych spraw. Przemyślenia spraw może w takim aspekcie... w co się angażować i jakby do którego momentu, żeby w końcu poczuć, że jestem zadowolony z życia, tak? Jeśli coś Cię nie zadowalało, też to jest inna historia w ogóle już, tak mi się wydaje, to tutaj może podejmiesz jakieś decyzje po przemyśleniu, że będzie Ci lepiej bez tego, tak? Bez jakiejś osoby, bez jakiejś sytuacji, trochę taka historia. A co w miłości? 3 buławy, karta księżyc. Drogi byku, wydaje mi się, że dobrze by było koło fortuny być otwartym na jakąś zmianę w miłości. Koło fortuny jak dla mnie mówi o zmianie. Może to być dla Ciebie pewnego rodzaju niejasne lub może wzbudzać w Tobie pewnego rodzaju kontrowersje, bo księżyc jakby sygnalizuje, że nie wiesz na ten moment wszystkiego, nie wiesz czym ta zmiana się, z czym ta zmiana będzie do końca dla Ciebie się wiązać, tak? Ale ta trójka buław mówi, słuchaj, otwórz się na nowe możliwości, nowe perspektywy, single, na nowe znajomości w relacjach, jakieś nowe wspólne przedsięwzięcia być może. Prowadzi Cię intuicja, nawet jeśli teraz nie widzisz wszystkiego wyraźnie, nawet jak Ci się wydaje, że coś jest ukryte i niejasne, to ta zmiana, którą warto zainicjować w najbliższym tygodniu, trochę się nam przydarza, że tak powiem, z nadania, bo mamy kartę koła fortuny, która jest dla mnie kartą przeznaczenia, więc warto wziąć pod uwagę, że ta zmiana nas nie ominie. Tak, w życiu osobistym, w życiu romantycznym. A może tylko wyzwaniem jest, jak w obliczu tej zmiany zachować zadowolenie własne, czy zadbać specjalnie o to ukontentowanie własne. Dobrze, dziękuję Wam bardzo. Zapraszam panny, moje drogie panny. Zobaczmy zatem. Niesamowicie karty pomieszałam dla byków. Teraz dopiero widzę. Okej, okay, dobra. Temat przewodni, wisielec, wgląd w siebie, z niczym się nie spieszymy, szczerze powiem. Staramy się spojrzeć na rzeczy z innej perspektywy, żeby zacząć działać, bo ta królowa buław jest tutaj wyzwaniem. Natomiast tutaj jakby trzeba coś zgłębić, wrócić do jakiejś rozmowy, zaakceptować coś być może. Ciekawe, jeśli czujesz, że utknęłaś w jakiejś sytuacji, droga panno, zrób krok w tył, tak? Przyjrzyj się czemuś jeszcze raz. Też dla części z Was tutaj ktoś może Was przyjść przeprosić, albo możecie otrzymać jakieś przeprosiny. To będzie dla Was ogromnym zaskoczeniem, wydaje mi się.
zaskoczeniem. Pytanie, czy chcecie dać tej osobie szansę lub tej relacji szansę? Zaraz zobaczymy, co powiedzą karty miłosne. Bo ta głowa była na pozycji wyzwania, jak dla mnie określa, że nie ma tutaj do końca jakiejś iskry między wami, albo brakuje tej pary, albo brakuje motywacji, tej siły napędowej. Widzicie, czasami tak jest, no było i się zmyło, jak to się mawia, jeżeli był moment, kiedy ta królowa była kurczę gotowa na wiele, ale zdarzyło się coś, co spowodowało, że już nie jest gotowa, no więc trochę taka energia. A dla mnie ta karta sądu też mówi, dobra, słuchaj, spróbuj trochę, spróbuj przy wisielcu, zastanów się jakby, jak mogłabyś w tej sytuacji wyciągnąć to, co najlepsze dla siebie, spróbuj dać temu szansę. A co w miłości zatem? Król monet w miłości. I magik w miłości. Może jakaś nowa osoba dla części z was? No, warto by było się na to otworzyć. Bo zobaczcie, normalnie czwórka monet mówi o pannie, która tutaj tak mocno tymi monetami trzyma swoje, że tak powiem, trzyma je tak blisko siebie i tak mocno przyciska do piersi, że chroni swoje serce w ten sposób, można powiedzieć. Ale tutaj ta czwórka monet odwrócona mówi, postaraj się na to troszkę otworzyć. To może być ktoś nowy. Ta osoba wygląda całkiem solidnie. To dla osób, które dopiero kogoś poznały, coś się zaczyna. Więc tutaj jakby komunikacja w ogóle ma znaczenie, rozmowa ma znaczenie, komunikowanie się ze sobą ma znaczenie wydaje mi się, że król monet wam się powinien spodobać, moje drogie panny. To jest osoba raczej odpowiedzialna, raczej solidna i tak raczej pokazały karty tutaj pewnego rodzaju scenariusz dla osób, które się dopiero zaczynają poznawać albo się niedawno poznały i to jest początek, jakaś faza wstępna, tak bym to określiła. Wskazówka dla ciebie, otwórz się na to troszkę, tak? Otwórz się na to. Tutaj też jakby jakieś wspólne plany w relacjach możecie, w stałych relacjach, jak jesteście. Też warto być otwartym, nie trzymać się jakichś starych struktur. Warto być otwartym na nowe, na kreowanie czegoś nowego. To się pokazało w miłości. Zobaczmy, co u koziorożców. Moje drogie koziorożce, to wy, temat przewodni. Jak na bazie tego, co udało mi się osiągnąć, mogę działać dalej? Co na bazie tego, co już mam, mogę tworzyć dalej? Jak mogę rozwijać tę stabilizację, którą już mam, tę sytuację, którą już ustabilizowałem? To jest też kwestia finansowa, trochę oszczędności, trochę, powiedziałabym, takie bardzo rozsądne gospodarowanie zasobami się pokazuje. Największe wyzwanie, świat. A jaka jest, co należałoby jeszcze zgłębić? Trzeba z kimś pogadać o potrzebach, moje drogie koziorożce, żeby domknąć ważny etap, ważny dla was jakiś aspekt w przyszłym tygodniu. Ok, tak bym to określiła. Czy to jest kwestia finansowa, czy jakaś sprawa osobista? Bardzo chcecie ruszyć do przodu, moim zdaniem brakuje wam czegoś lub może wam czegoś zabraknąć i tutaj uważam, wskazówka dla was mówi, rozmawiaj o tym. Tak, staraj się zakładać, że wszystko się ułoży zgodnie z twoimi oczekiwaniami właśnie, natomiast rozmawiaj. Komunikuj się, bo ten świat jest dla ciebie wyzwaniem w tym momencie, jeżeli domknięcie tego tematu może być skomplikowane lub wymagać jakichś dodatkowych działań, tak? Albo wiedzy twojej. I dla mnie ten magik to jest taka osoba, która jest absolutnie świadoma, czym dysponuje, ale magik to również jest rozmowa o potrzebach, więc jak dla mnie karta sugeruje, rozmawiaj drogi koziorożcu, komunikuj jasno, jakie masz oczekiwania względem, moim zdaniem, pójścia do przodu w jakiejś sytuacji zawodowej bądź finansowej. Co tam w miłości? To też ty, koziorożec, dwójka monet, as monet odwrócony, oj, i 10 buław. Nie będzie oferty. Dla osób, które czekają na jakąś ofertę solidną od ważnej dla was osoby, to może się okazać, że to, co zostaje wam zaproponowane, nie spełnia waszych oczekiwań. To tyle. Dla części z was tutaj jest jakiegoś rodzaju kwestia pracy, która wpływa na kwestię, słuchajcie, natury osobistej
I tak naprawdę, po pierwsze, możecie być po prostu przemęczone, drogie koziorożce, i nie do końca mieć ochotę na jakieś flirty, romanse i tak dalej, tego rodzaju historie. A co gorsza jeszcze, powiedziałabym, naprawdę rozmawiać o swoich potrzebach, jeśli to jest finansowo-zawodowe, to co wcześniej tutaj o tym mówiłam, bo ten asmodet nam się pokazuje tu w pozycji odwróconej, to znaczy jakiś brak dogadania albo brak wiedzy może ci coś zablokować, zablokować szansę albo coś może pójść niezgodnie z twoimi oczekiwaniami. Także na to bym zwróciła uwagę. Natomiast w miłości dla koziorożca raczej taka energia, która mówi przeczekaj, przetrzymaj ten tydzień. To nie jest najlepszy tydzień, być może do tego, żeby jakoś powiedziałabym specjalnie otwierać na to, co do Ciebie przychodzi w miłości. Dlaczego? Dlatego, że ten asmonet odwrócony, ta oferta, która jest niewypałem jak dla mnie, ona nie dość, że jest niewypałem, czyli moim zdaniem nie trafia w Twoje potrzeby, a po drugie jeszcze tutaj w tym są jakieś oczekiwania, może trochę powiedziałabym ni z gruchy, ni z pietruchy przyczepione i te oczekiwania tej Twojej osoby są bardzo obciążające. Dlatego dwójka monet, zachowaj spokój, nie podejmuj żadnych decyzji, tak? Skoncentruj się na jakichś sprawach zawodowo-życiowych, na ten moment być może po prostu przeczekaj jeszcze chwilę, przeczekaj. Tak. No dobra, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Tasujemy karty i zapraszam teraz bliźnięta, wagi, wodniki. Tasujemy. Ok, zaczynamy. Jestem gotowa. Zaczynamy od przesłań. Uwolnij się od bólu. Oczyść swoje ciało, taka trochę detoksykacja. Opiekuj się sobą. To są przesłania dla Was, kochani. No, pierwsze mówi bardzo wprost, jeśli mogę sobie pozwolić na jakby takie podsumowanie. Chyba bardziej wprost nie można. Ciężko mi powiedzieć, o co chodzi. To jest prośba o naprawę, uzdrowienie, o zadbanie się, o zadbanie o to, żeby uwolnić się od bólu. I bardzo często chodzi o ból fizyczny, to szczególnie mogłabym powiedzieć, kierowane jest do osób, które czują od jakiegoś czasu, że powinny wybrać się, żeby sprawdzić pewne części swojego ciała albo po prostu sprawdzić stan swojego zdrowia i wciąż, powiedziałabym, nie udaje Wam się tego uczynić, więc tutaj specjalnie taka informacja się pokazała dla tych osób właśnie. Tutaj też, słuchajcie, jest kwestia trochę wyrzucenia na luz, jeśli chodzi o kwestie mentalne, kwestie jakiegoś takiego rodzaju obciążenia psychicznego, które może być bardzo bolesne, więc jeszcze to się dla Was pokazało jako istotne. Kwestia detoksu się pokazuje również. Kolejna informacja.
taka powiedziałabym, zachęcająca nas do tego właśnie, żeby odpuścić, uwolnić toksyczność jakąś, wyczyścić pozorządnie, może wypilingować, moje drogie panie, zrobić sobie taki rytuał, po prostu całą skórę, tak? Całe ciało w tym znaczeniu. Chodzi o to też jakby, że spróbujcie się otaczać kolorem żółtym, on pomaga, jakby wzmacnia intelekt w tym znaczeniu, że pomaga ułożyć myśli, pomaga jakby ułożyć jasną wypowiedź, na przykład jakby tak sprzyja mentalnie, to mam na myśli, tak? Więc zwróćcie na to po prostu uwagę i dodatkowo jeszcze zobaczcie, ostatnia karta również bardzo spójna z tym przesłaniem, które nam się pokazało wcześniej. Ona mówi: opiekuj się sobą, opiekuj się sobą. I tutaj chodzi o to, żebyś też jakby znowu mi przychodzi do głowy, starał się otaczać ciepłymi, przyjemnymi dla ciała materiałami, z których ubrania są uszyte. To jest coś, co przychodzi mi do głowy, żeby było ci mięciutko i wygodnie, to miałam na myśli. Dodatkowo, kochani, to jest też prośba o to, żebyś znalazł dla siebie również czas na relaks, na zrelaksowanie swojego ciała, swojego umysłu również, tak? I znowu przychodzi mi ta kwestia do głowy tej kąpieli i jakiegoś rodzaju peelingowania, drogie panie, żeby oczyścić ciało po prostu, tak? Jako się specjalnie uhonorować i zadbać o nie. I takie się pokazały dla Was przesłania. Idziemy dalej. Dobra, zaczynamy od bliźniąt, moje drogie bliźnięta. Temat przewodni. Rycerz buław. No, zadbaj o swoje ciało, bo możesz mieć bardzo taki zaganiany tydzień, wiesz? I pod koniec po prostu będziesz padać z nóg, jak to się mówi. Ponieważ rycerz buław, jest go wszędzie pełno, on ma wiele spraw do załatwienia, jest taki, powiedziałabym, kręcony, ale to wynika z życiowych kwestii, których nie podejmuje, nie obawia się podejmować i wie, że musi działać po prostu. Więc w ogóle też działaj, działaj z odwagą. Jakaś zmiana trochę niespodziewana może być dla Ciebie przeszkodą do pokonania. Królowa mieczy, coś trzeba komuś wytłumaczyć, wyjaśnić, powiedzieć szczerze coś, o czym naprawdę myślisz. To było związane z jakąś niespodziewaną zmianą, być może. Jakby ta koło fortuny, które zazwyczaj mówi o tym, że sprawy, jakby wiecie, ruszają się w dobrą stronę dla nas, w korzystną stronę, że czujemy, że się dzieje po prostu. Tutaj jest na przeszkodzie, czyli ta zmiana, a jakaś trochę z przeznaczenia albo Wam coś utrudnia i to może być powodowane na przykład troszeczkę jakby braniem udziału w tej sytuacji osób trzecich i to trzeba być może powiedzieć komuś, słuchaj, chcesz mi pomóc, nie przeszkadzaj, tak? Albo ta zmiana, jakbyśmy odwrócili koło fortuny, to coś się zatrzymało lub coś przestało dobrze się rozwijać, tak? Nastąpił jakiegoś rodzaju teraz taki dołek i to też trzeba komuś coś wytłumaczyć lub o czymś z kimś pogadać. Moim zdaniem to jest przyczyną. Zobaczmy, co w miłości. Bliźnięta, znudzone troszkę. Cztery miecze. Księżyc. Może jest jakiś bliźniak, to nie jest dla wszystkich, wiecie doskonale, że jest to czytanie ogólne. Jeśli czujecie, że to nie jest Wasza energia, to może być energia Waszej osoby lub jakiejś osoby, która z romantycznego punktu widzenia jest dla Was ważna. Ktoś jest znudzony tajemnicami i niejasnościami, to chciałam powiedzieć. Tak? Dla części z Was to jest Wasza energia, bo pamiętam Wasze czytanie zeszłotygodniowo, gdzie tam się trafił jakiś, pamiętam też komentarze, tak, że to u Was bliźnięta się trafił ten słabej jakości adorator, prawda? Taka osoba rozchwiana emocjonalnie, z jakąś dramą gdzieś tam niepotrzebną w ogóle robiąca, a Wam kipisz w życiu, gdzie Wy chyba w ogóle już jesteście w innej rzeczywistości. I tutaj pokazuje się bliźniak, który odpoczywa po tym czasie pełnym wyzwań. Tak, odpoczywa po czasie pełnym wyzwań. Wydaje mi się, że będziesz też sobie być może chciał przemyśleć to wszystko, co się wydarzyło w poprzednich tygodniach, bo tu mamy taką kartę, takie karty, które one tak naprawdę, można powiedzieć, nas właśnie
zachęcają do przemyślenia, że to nie był łatwy czas z jakiegoś powodu, ale to macie w jakimś znaczeniu, drogi bliźniaku, zachęcić czy też zainspirować do tego, żebyś znalazł jakiś głębszy sens w tym, co się wydarzyło, w tej lekcji, która była dla ciebie wyzwaniem właśnie. Karta uzdrowienia się pokazuje, więc wy w ogóle pokazujecie się jako ktoś, kto potrzebuje czasu dla siebie, szczerze wam powiem, żeby się nad wszystkim zastanowić, żeby posłuchać swojej intuicji, żeby się odsunąć od bólu, od stresu, od jakiegoś chaosu. I to się pokazuje jakby u bliźniąt na pozycji, słuchajcie, kwestii miłosnych. Ktoś ci też może coś zaproponować, zobacz, tutaj widzisz, jest ten kielich, to jest propozycja i potrzebujesz czasu, żeby się nad tym zastanowić, bo może nie wszystko jest dla ciebie jasne, albo może coś ci się nie do końca podoba. Wagi. Moje drogie wagi, co tam? Szansa, 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 jako temat przewodni. Wasie monet kryje się dużo. To są umowy. To są kwestie materialne w szerokim pojęciu. Związane z nieruchomościami, z jakimiś zakupami ogólnie w rzeczy materialnie dla nas istotnych, tak? To są kwestie premii na przykład w pracy, jakiegoś uznania, awansu, tak? To jest szansa, która się objawi, że tak powiem, w najbliższym tygodniu Tobie jako możliwość albo szansa, którą sam sobie stworzysz, droga wago. Sama sobie ją stworzysz, tak? Zobaczymy, bo ta asmonet może być też szansą na nową znajomość, bo jest wiele znaczeń, naprawdę. Idziemy dalej. Największe wyzwanie, w tym przeszkoda, 5 kielichów, żeby się na tą szansę otworzyć, bo tutaj w tej piątce kielichów jest jakieś rozgoryczenie albo jest jakieś niezadowolenie pomimo tej szansy. Jest też takie, powiedziałabym, trochę przeświadczenie, znowu się nie uda albo nie wszystko mnie w tej szansie interesuje i satysfakcjonuje. No, cztery monety jako wskazówka dla Ciebie, droga wago, zachęcają do tego, żebyś nie płakał nad rozlanym mlekiem, jeśli nie wszystko będzie się satysfakcjonowało w tej sytuacji, ale żebyś się zastanowił na spokojnie, co i jak możesz zrobić, zmienić, żeby na bazie tego, co zostało Ci zaoferowane, rozwijać się dalej, tworzyć dalej, działać dalej. A co w miłości? Siedem buław. Walczysz o kogoś, droga wago, tutaj Ty, król mieczy, transformacja, jakiś nowy początek. No, dla części z Was nowy początek, a dla części z Was koniec relacji. To naprawdę, słuchajcie, no tak się pokazały karty. Bo ten król mieczy, pamiętajmy, może być prawnikiem, siedem mieczy, siedem monet, siedem buław, przepraszam, który pomaga Wam się przed czymś obronić i wyzwolić z czegoś. I następuje koniec, koniec, koniec. Ale ten koniec niesie nowy początek, więc to naprawdę może z osób, które mnie słuchają, dosłownie kilka będzie kończyć swoje relacje i przecież to się nie wydarzyło zapewne, tak myślę, w ciągu 5 ostatnich minut, tylko to pewnie narastało, ta sytuacja zapewne narastała. Natomiast ogólnie dla wagi, waga bardzo logicznie podchodzi do spraw. Chcesz jakiegoś nowego początku, nowego etapu, i walczysz o to, i walcz o to, bo masz pełne prawo do tego, żeby to było Twoje. Ten nowy etap, ta nowa osoba, ta transformacja w Waszych relacjach. Bądź asertywny. To się tutaj Wam pięknie pokazuje. Zobaczmy wodniki zatem. Moje drogie wodniki. Siedem monet. Czekaj, drogi wodniku, cierpliwości, cierpliwości. Może Ci brakować cierpliwości. Największe wyzwanie, arcykapłanka, żeby zachować ciszę i właśnie, żeby zamilknąć być może i żeby się nie komunikować i żeby po prostu, co należałoby zgłębić, dziewięć buław. To jest jeszcze taka sytuacja, że tak, siedem monet to jesteś Ty, drogi wodniku, gdy czekasz na wynik czegoś. Wyzwaniem jest to, że na przykład osoba, na której odpowiedź czekasz albo na wynik czegoś, a ona ma tutaj tę odpowiedź, ona się do Ciebie nie odzywa. Co należałoby zgłębić w tym wyzwaniu? No nie poddawać się, tak? Nie poddawać się. Z jednej strony się nie poddawać, ale z drugiej strony też zadbać o własną przestrzeń, trochę taka energia. No
takie trochę, powiem Wam, niejednoznaczne macie czytanie. 7 monet, temat przewodni. Czekam, czekam, kiedy to wyrośnie, kiedy coś się zmieni. Kiedy ta energia, którą włożyłem w tę sytuację, w końcu wykiełkuje i jakby w taki sposób, w jaki ja tego oczekuję, się sprawy zadzieją. I to jest karta cierpliwości. Wyzwanie arcykapłanka, czyli jakby tutaj mamy do czynienia raczej z kimś, czyli wyzwaniem dla Ciebie może być właśnie to czekanie, dobra, nie będę nic mówił, nie będę się odzywał, nie będę się odzywała, zostanę w ciszy, ale utrzymanie tej ciszy jest dla Ciebie wyzwaniem, albo wyzwaniem jest druga strona sytuacji, która się nie odzywa, po prostu. Co należałoby zgłębić, żeby sprostać wyzwaniu? No i to 9 była, dla mnie to jest taka informacja dla Was, że kurczę, no cokolwiek tutaj jakby jest dla Was ważne tak bardzo, że jest, jeszcze się nie poddajecie i chcecie dalej jakby iść to, w tą stronę właśnie, tutaj karty sugerują, tak możecie wkurzać coś już, ale no nie poddawaj się jeszcze, tak? Jeszcze o to zawalcz, jeszcze włóż w to więcej pracy, jeśli to jest zawodowe. A w miłości dążenie do równowagi, uzdrowienie by się przydało i słońce. W miłości takie, wiecie co, karty, które raczej symbolizują zadowolenie, nastanie jakiegoś takiego czasu spokoju, pogodzenia z faktami, pogodzenia ze sprawami. W związkach bardzo ładne relacje, słuchajcie, znaczy w związkach bardzo ładne energie. Jeśli słuchają mnie osoby, które są w stałych związkach, tu jest równowaga między Wami, karta, znaczy taka, że wszyscy, że czują, moim zdaniem, ludzie, że są w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, z odpowiednią osobą, tak? I nikt nikogo nie wykorzystuje, jak to się mawia, nikt nie nadużywa czyjegoś dobrego serca i tak dalej. Wszystko się dzieje w sposób naturalny. Z niczym się nie spieszymy, sprawy się dzieją, jakby wiemy, że są pewnego rodzaju etapy tej podróży naszej miłosnej, jesteśmy na właściwym etapie, na właściwej drodze, a słońce sugeruje sukces. Słońce też rozjaśnia sprawy, więc jeśli były jakiegoś rodzaju niejasności, to tutaj jakby jak dla mnie zobaczysz coś jasno, zrozumiesz coś, powiedziałabym, coś się stanie jasne, tak? I to Ci też moim zdaniem pomoże zachować jakiegoś rodzaju albo zaopiekować się sobą w kwestii, zaopiekować się spokojem w sobie. Dobra, dziękuję Wam bardzo, moi drodzy. I teraz przygotujemy karty. Rak, skorpion i rybki. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Okej. Mamy to, mamy. I zaczynamy. Zaczynamy, moi drodzy, od przesłań dla Was. Rozbudź swoją pasję. Okay. Staraj się szukać w życiu jasnych stron
i żyj, jak to się mawia, swoim najlepszym życiem. Po prostu ciesz się życiem. To są przesłania dla Was w wielkim skrócie. Pierwsze, jakby sam kolor burgundowy, on się łączy z naszą pasją, właśnie z wysoką wibracją, z entuzjazmem do życia. Więc jakiegoś rodzaju wasze hobby albo coś, co jest jakimś pobocznym, być może waszą aktywnością, jakąś taką związaną z pasją, da wam jakiegoś rodzaju, w moim odczuciu, radość w najbliższym tygodniu. Warto w tym kierunku się, słuchajcie, gdzieś tam przemieszczać. I później, powiem wam szczerze, właśnie ta tutaj energia, ona może jak trampolina zadziałać troszeczkę i spowodować, że będziecie widzieć dużo jasnych stron waszego własnego życia. Może jakieś problemy uda się rozwiązać, co też jakby spowoduje, że spojrzycie na jasną stronę życia. To się bardzo ładnie nam tutaj zaprezentowało. I ostatnie przesłanie, słuchajcie, właśnie prosi o to, żeby cieszyć się szczęściem, żeby żyć swoim najlepszym życiem, wprowadzać w życie różnego rodzaju pomysły, projekty, które macie w sobie, które nosicie w sobie, może związane z tą pasją właśnie. W każdym bądź razie to jest taka karta dla mnie tych pięknych, słuchajcie, owoców, gdzie czerpiemy niesamowitą przyjemność jakby z ich spożywania, prawda? Więc tutaj też zrób sobie jakąś przyjemność w każdym bądź razie, tak? Mi przychodzi do głowy. Bardzo ładne przesłania dla znaków trygonu wody. W moim odczuciu coś po prostu się zmieni nagle na lepsze. Karta numer 10. To są takie zmiany związane, jakby ja je tak kojarzę, z kołem fortuny. No dobrze, zobaczmy dalej. Moje drogie raki. Temat przewodni. Dwa miecze. Co o tym myśleć? Nie wiem, co o tym myśleć. Dlatego, że nie masz wystarczających informacji, żeby podjąć decyzję, wiesz? Tutaj w ogóle w najbliższym tygodniu cokolwiek będzie wymagało podjęcia tej decyzji, nie widzisz wszystkiego na ten moment. Zbierz informacje, rozważ sobie wszystkie za i przeciw, zanim zdecydujesz. Jaka jest przeszkoda zatem? Karta sprawiedliwości. Bycie w porządku, ale to bycie w porządku to jest trochę taka, słuchajcie, mi się jawi tutaj taka informacja, że jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Czyli wiesz, że decyzja, którą może zamierzasz podjąć, nie spodoba się wszystkim albo będą osoby niezadowolone, a bardzo chciałbyś być w porządku. No, musisz sobie moim zdaniem zdawać sprawę, że nie uda się zadowolić wszystkich. Ten as kielichów odwrócony określa, że decyzja, którą podejmiesz, spotka się moim zdaniem z... Będzie kontrowersyjna dla niektórych osób, tak? Będzie kontrowersyjna, ale to jest w tej karcie sprawiedliwości jest zawarte takie stwierdzenie dla mnie, że muszę zrobić to, co muszę zrobić. Wiem, że muszę to zrobić. Zebrałem wszystkie informacje, rozważałem wszystkie za i przeciw, nie mam innego wyjścia. Muszę to zrobić po prostu. Wiem, że jakby tutaj nie zadowolę wszystkich, że będą osoby, które będą oponować, że będą osoby niezadowolone, ale po prostu muszę to zrobić. A co w miłości zatem? Rycerz mieczy. Nerwowo albo pomysłowo. Nie, raczej propozycja jakaś, na którą się też będziecie zastanawiać. Pomysł, propozycja, nad którą będziecie się zastanawiać, ale później nad wprowadzeniem tej idei jakby realnie w życie już. A smolet, kochane moje, raki, może również być jakiego, przy rycerzu mieczy jeszcze, może być jakiegoś rodzaju komunikacją bądź dyskusją, a w tle są pieniądze w waszych związkach, w waszych relacjach. I tutaj znowu się pokazuje konieczność podjęcia decyzji odnośnie działań konkretnych już. Więc... Powiem tak, wujce buław, no możemy postać w rozkroku jakiś czas i pozastanawiać się, co dalej, natomiast trzeba sobie zdać sprawę, gdzie chcemy podążać i dokąd chcemy dotrzeć i w tym kierunku właśnie, jeśli chodzi o życie romantyczne, o życie miłosne, się kierować. Tutaj też jest wybór między dwójką osób być może, albo między jakimiś dwoma aspektami ważnymi dla Was w życiu romantycznym.
I o tym trzeba pogadać z waszym partnerem. I ten rycerz mieczy to jest taki gość albo taka gościuwa, którą ciężko zatrzymać. Ona ma ideę swoją w głowie, ułożony plan i po prostu będzie ten plan realizować z powodzeniem. Natomiast wydaje mi się, że nie ma co za długo się zastanawiać nad tym, żeby te dwie buławy was troszkę nie zblokowało, bo to może być taka energia, gdzie po prostu tak długo się zastanawiamy i wciąż nie możemy podjąć decyzji, co zrobić, że nagle po prostu okazuje się, że tydzień minął i nic nie zostało zrobione i może w kolejnym tygodniu ta szansa, która się tutaj pokazuje właśnie, ona tu się nie pojawi. Więc trzeba podjąć jakąś decyzję i ta decyzja się pokazuje jako, powiedziałabym, godna uwagi. Może trzeba trochę przekonać do swoich decyzji, jeśli chodzi o życie romantyczne, drogi raki, waszą osobę, waszego partnera, to się też tutaj pokazuje. Natomiast nie ma na co czekać, jakby, bo konieczność podjęcia tej decyzji nie minie, tak? Tak jak mówię, bądź skoncentrowany na jakimś swoim długoterminowym, moim zdaniem, planie, który jest dla ciebie ważny w życiu romantycznym i małymi krokami w tę stronę podążaj. Bardzo wam dziękuję, zapraszam Skorpiony. Och, piękna skorpionica, piękny skorpion, bardzo mocno powiedziałabym magnetyczna energia, taka osoba, która potrafi nakłonić otoczenie do swoich planów, do swoich pomysłów, potrafi zainspirować innych też do działania. Dla ciebie w ogóle skorpionie pokazuje się ktoś, ty albo ktoś, kto średnio się przejmuje tym, co kto powie i dlaczego. To jest energia osoby, która po prostu chce sięgnąć po to, co jest jej zdaniem jej należne i raczej nic jej nie powstrzyma. W tym przeszkoda największe wyzwanie, król monet, a co należałoby zgłębić. Ojej, ojej, mój drogi Skorpionie, jeśli postawisz na siebie w najbliższym czasie, to weź pod uwagę, że tutaj jakby mogą być osoby, które trochę nie będą z Tobą kooperować, troszkę się będą wycofywać z tej kooperacji. A dla Ciebie to jest taka, wiesz co, prośba chyba, żebyś zachował spokój pomimo wszystko i niech ta królowa buław Cię po prostu prowadzi, bo to, tak jak wspomniałam, to jest energia bardzo taka skoncentrowana i rzeczowa w działaniu. Tutaj w ten czy w inny sposób nie chcemy tracić energii już, nie chcemy się zastanawiać za długo nad rzeczami, po prostu chcemy osiągnąć to, co naszym zdaniem do nas jakby należy, co jest nam przypisane i ruszyć do działania. Natomiast pokazuje się jakaś trochę opozycyjna siła, która albo jeśli to miałaby być jakaś kooperacja, współpraca z kimś, to ta osoba będzie się za długo zastanawiać i to jakby może was troszkę zniechęcić, albo przynajmniej wkurzyć, albo będzie ktoś, kto będzie wam próbował jakby tak zracjonalizować ten wasz pomysł. Więc tak, zadbaj o to, żeby być dobrze poinformowanym, zadbaj o przepływ informacji w ogóle. Przepływ informacji dla ciebie w przyszłym tygodniu ma znaczenie, ale wydaje mi się, że nie daje się też wyhamować. A co w miłości? Znaczy tak, w miłości jest skorpion, który zachowując spokój stawia na swoim po prostu. Postawisz na swoim, krótko mówiąc. Czy to w związkach, czy w jakichkolwiek innych relacjach, które wam się kojarzą z romantycznymi, to, że wywalczysz sobie coś, co w moim odczuciu było dla ciebie istotne, przynosi ci jakiegoś rodzaju dawkę zadowolenia. Dla ciebie to jest sukces, dla ciebie to jest pewnego rodzaju zamknięcie spraw i możliwość pójścia dalej. I tak, i te energie tutaj jakby też nam na początku pokazywały właśnie, tak? Świat, jak zamykam wszystkie sprawy, które wymagają zamknięcia i te dalej, okej. Okay. Chcę żyć swoim najlepszym życiem, po prostu stawiam na swoim. Jeśli to jest jakiegoś rodzaju pomysł na to, jakby chcecie spędzać czas albo cokolwiek innego zrobić ze swoim partnerem, tutaj też ta piątka mieczy mówi no, w taki sposób bardzo konkretny, nie budzący sprzeciwu, to komuś coś zaproponujesz na przykład i nie będziesz oczekiwał, będziesz oczekiwał moim zdaniem, że ta osoba się trochę dostosuje do ciebie. No i tak się tutaj właśnie pokazało. Jeszcze muszę dopowiedzieć coś. Jest jakiś skorpion, albo skorpionica, która odcina graczy. O, zostawiasz za sobą ludzi, którzy w życiu romantycznym dla ciebie, których intencje były niejednoznaczne, tak?
lub kontrowersyjne, lub wzbudzały jakieś kontrowersje. Nie potrzebujesz tego w każdym bądź razie. Nie potrzebujesz tego. Ta stałość, którą tutaj w sobie nosisz, ta stałość, którą masz wokół siebie, to jest jakby nie potrzebujesz w tym momencie jakiegoś rodzaju takiego rozproszenia energii, nie potrzebujesz, żeby ktoś ci gdzieś tam mieszał w twoim życiu romantycznym, żeby ktoś wprowadzał jakieś zmiany, wzbudzał niepokój w tobie, nie potrzebujesz tego. Takie się pokazały energie dla Skorpiona. Zapraszam ryby, moje drogie ryby, zobaczmy zatem temat przewodni. As monet odwrócony. Trzeba się czegoś więcej dowiedzieć o tej propozycji. Tak. Zwróciłabym uwagę na to, kto i co ci proponuje, droga rybo. Zwróciłabym uwagę na to, jakby co jest napisane małym druczkiem. Zwróciłabym uwagę na, powiedziałabym, podpisywanie różnego rodzaju dokumentów. Dowiedziałabym się po prostu więcej o sprawie. Wydaje mi się, że coś, co w pierwszej chwili może wyglądać pięknie, później przy bliższym poznaniu traci trochę na wartości. Jak to się mówi, nie wszystko złoto, co się świeci. I tutaj jakby przychodzi mi to na myśl. Ktoś ma dla ciebie ofertę, natomiast ta osoba pokazuje się tutaj w energii karty diabła, czyli to, co oferuje, jest takim lukrem, a w środku może być pewnego rodzaju zakalec. Ja często używam tego, powiedzmy sobie, porównania. Dlatego ten paść monet, on tutaj jakby jest wyzwaniem. Jak to zgłębić, jak to sprawdzić, jak to zweryfikować, tak? Więc po prostu pomału, po prostu zwróć uwagę, tak jak wspomniałam, na te wszystkie niuanse, drobne druki, to co jest, powiedziałabym, takie trochę nieoczywiste w tej sytuacji, a intuicja ci podpowiada, że trzeba coś doprecyzować. Tutaj też może być ryba, która jest niezadowolona ze swojego, z wyniku swojej pracy. O, to chciałam jeszcze wam powiedzieć. Wiesz, że dużo włożyłaś energii w jakiś konkretny aspekt i wynik jest niezadowalający, a przynajmniej daleki od oczekiwań. Dlaczego? Dlatego, że w moim odczuciu przyczyną tej sytuacji, to tak naprawdę jest troszeczkę ostrzeżenie, możecie na to zwrócić uwagę, jest albo jakaś pochopność działań, albo niezastosowanie się do przesłania, które niesie ze sobą paść monet, a on nas zazwyczaj prosi do tego, żeby pomału ze wszystkim, tak? Pomału, konstruktywnie, racjonalnie. To jakby przekazywać informacje i prosić o informacje, które coś wnoszą, które pomogą nam jakby krok po kroku tę sytuację rozwijać. Jeśli uważasz, że straciłeś lub straciłaś z kimś jakąś szansę, to nie sądzę, że zrozumiesz, że to nie była osoba dla ciebie, to nie była propozycja dla ciebie, że to kosztowałoby cię za dużo zdrowia na przykład, za dużo czasu, za dużo energii i w gruncie rzeczy było jakieś niezdrowe. Co tam w miłości, tak to nazwijmy? Cierpliwości w miłości. As buław. Będzie odpowiedni moment. O! Dla części z was tutaj cierpliwości w miłości i to się pokazało i będzie ten moment, w którym po prostu ruszycie do przodu. Właściwa osoba, właściwi ludzie, właściwe miejsce, spotykam właściwą osobę, tak? I jest szansa na nowe. Tak? Dla części z was tutaj jakieś długo oczekiwane wydarzenie, jakiś krok milowy w waszym życiu osobistym pokazuje się jako w tym tygodniu interesujący lub taki, który można ustabilizować, sytuację, którą można trochę zagospodarować. Dla części z was, słuchajcie, jeśli czekaliście na jakieś, moje drogie panie, jeśli czekałyście cierpliwie na jakiegoś rodzaju deklarację ze strony waszej osoby, To jest ten tydzień, kiedy następuje jakiś przełom, rzekłabym, tak? Do tego, jak dalej tworzyć, budować wspólną przyszłość. I to mogą być zaręczyny, to może być wspólne zamieszkanie, to może być jakikolwiek jakby następny krok, który powoduje, że czujemy, że zbliżamy się do siebie. Więc, droga rybo, nikogo nie pospieszaj, sama też się nie pospieszaj, daj tej sytuacji jakby rozwijać się w sposób naturalny. Będzie moment w tym tygodniu, kiedy poczujesz i kiedy twoja osoba poczuje, że tak, że to jest ta chwila.
To jest ta chwila, kiedy jakby możemy zacząć działać. Tu jest też buławowa energia, która, pamiętajmy, mówi o bardzo satysfakcjonującym seksie, więc dla ryby, która, na przykład ryby singla, która od dłuższego czasu czekałaś na tego jedynego partnera, partnerkę, to tutaj się pokazuje szansa na poznanie takiej osoby, która wniesie do Twojego życia bardzo dużo inspiracji, pasji, chemii, tak? Ale też moim zdaniem jest szansa, że ta relacja pójdzie dalej. Dziękuję Wam bardzo, słuchajcie. Tasuję karty i teraz przygotowuję karty dla barana, lwa i strzelca. I tasujemy. Dobra, zaczynamy. Moje drogie barany, lwy i strzelce, przesłanie dla Was. Zadbaj o granice, o zdrowe granice, ustal zdrowe granice, ustalaj zdrowe granice w najbliższym tygodniu, tak? Nie pozwól sobie wchodzić na głowę. To jest prośba o to, żeby zwracać uwagę na synchroniczność, na powtarzalność pewnego rodzaju zdarzeń. To może być dla Was jakiegoś rodzaju informacja, słuchajcie, dodatkowa. Potwierdzenie tylko dla Was ważnej kwestii, jakaś synchroniczność. Staraj się zadbać o jasność umysłu. O jakby w ogóle o taką mentalność odnośnie, o taką mentalną siłę. To jest jeszcze jakby taka informacja, ale pierwsza karta, która mówi wyjdź na zewnątrz, wyjdź na dwór, że tak powiem, wyjdź na świeże powietrze. Zastanów się, proszę, w jaki sposób w tej konkretnej sytuacji wykreować zdrową granicę, zrównoważoną jakąś perspektywę dla danej sytuacji, która powodowała, że czułeś, że ktoś przekracza jakiegoś rodzaju właśnie tę granicę, tak? Że ktoś zaczyna Ci wchodzić na głowę, krótko mówiąc. Więc to warte rozważenia jest. Dodatkowo tutaj karta kolejna zachęca do tego, żeby zwrócić uwagę właśnie na synchroniczność, która pozwoli Ci jakby popłynąć z jakimś projektem, uruchomić coś. To ciekawe, macie, to ciekawe jest bardzo przesłanie. To jest dla mnie, wiecie, trochę taka energia, w której każdy, może nie każdy, ale są osoby, które mają w swoim życiu pewnego rodzaju, nie wiem czy znaki, ale pewnego rodzaju podpowiedzi, które są w stanie same sobie wypatrzeć gdzieś tam dookoła, tak? I dla mnie to jest właśnie taka sytuacja, że to jeśli się długo nad czymś zastanawiałeś, jeśli rozważałeś jakiegoś rodzaju scenariusze, to wydaje mi się, że właśnie albo jakaś synchroniczność, albo jakiegoś rodzaju taki sygnał odebrany z otoczenia pomoże Ci się utwierdzić w przekonaniu odnośnie czegoś. I ostatnia karta, jakby tak, to jest karta, która
jakby zachęca do tego, żeby zacząć się uśmiechać znowu, żeby właśnie zadbać o taką mentalność umysłu, o jasność umysłu, żeby zadbać o to, żeby myśleć o sobie dobrze, żeby mówić do siebie nawet o sobie dobrze, wyrzucić z siebie jakiegoś rodzaju ból, no, ból myśli, tak bym to określiła, no i odsunąć jakąś negatywność, która konsumowała Cię być może w najbliższym, w ostatnim czasie, drogi baranie, lwie bądź strzelcu. A teraz przechodzimy do czytania i zaczynamy od baranów. Moje drogie barany, proszę bardzo, to Wy, król buław, temat przewodni, najważniejszy, istotny, lider. Facet, który wie, czego chce, po prostu. Ma jasność co do swoich decyzji. Zobaczcie, zresztą tutaj końcówka tej buławy jest purpurowa i myślę, że ta jasność nastąpi, przyjdzie do Ciebie, jak to się mówi. W tym przeszkoda, koło fortuny, jak coś zmienić albo jak dostosować się do zmiany. Z niczym się nie spieszyć, poczekać. Wyczekać moment też, to chciałam powiedzieć, odpowiedni. Ten rycerz monet, on jakby idzie po swoje, ale on ma cel ugruntowany i on wie, że to jest jakaś droga, którą musi pokonać. Tutaj się rzeczy nie zadzieją z dnia na dzień. Trzeba konsekwencji, trzeba być metodycznym, dobrze zorganizowanym i w ten sposób kreować tą wizję, bądź brnąć do celu, tak? Dążyć do celu własnego, drogi baranie. Wyzwaniem mogą być jakieś kwestie materialne, jakieś kwestie finansowe, albo jakieś zmiany, które, powiedziałabym, gdzieś tam nastąpiły, bądź nastąpią w najbliższym tygodniu, niekoniecznie masz na to wpływ. Więc tym bardziej w moim odczuciu po prostu utrzymaj tę drogę, którą kroczysz, tak? Bądź skoncentrowany na tym, gdzie chcesz dojść, jaki plan chcesz zrealizować, a zobaczmy, co w miłości. Konflikt wewnętrzny albo zewnętrzny, albo jakaś konkurencja. Słońce. Jeśli jakaś konkurencja jest dla baranów, które czują, że mają w swoim życiu osobistym konkurencję, w sensie, że jesteś Ty, drogi baranie, Twoja osoba, a wokół Twojej osoby jeszcze jest tam, powiedziałabym, kilka innych zainteresowanych, to krótko mówiąc, słońce z kielichów, wydaje mi się, że jesteś bezkonkurencyjny w gruncie rzeczy. Ale tutaj też jakby jest inny przekaz zupełnie jeszcze. Ta piątka była, która mówi o tym, że my sami nie wiemy, co w danej sytuacji zrobić. Czujemy się, że rozrywani, tacy wewnętrznie niepewni. Nie mamy jasności co do stron działań, które chcemy podjąć. Po prostu konflikt wewnętrzny. I tutaj też jest jasność, czyli ta jasność umysłu, słońce coś rozjaśnia, masz jasność sytuacji, czyli jakby cokolwiek teraz Cię trochę męczy, że nie wiesz do końca, co o tym sądzić, co o tym myśleć, jak zadziałać, jak ruszyć do przodu, to daj sobie czas, po prostu bądź sobą dalej, jakby idź w tym kierunku, nie poddawaj się, to chciałabym powiedzieć, bo Ace Kielichów mówi, że tutaj następuje zmiana. Dzieje się coś, co powoduje, że przede wszystkim jakaś negatywność, która może była w Twoim życiu i to jest związane z tym, z kolei jakby mija, walczysz o swoje i po prostu udaje Ci się tę granicę ustalić, udaje Ci się jakby wywalczyć to, na czym Ci zależało. Chociaż walczyć w miłości, to wiecie, tak trochę, powiedziałabym to chyba nie na miejscu słowo, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, tak? Chodzi mi o sytuację, w której doszedłeś do takiego miejsca, gdzie czujesz, że no, musisz stanąć w obronie tego, co jest dla Ciebie ważne po prostu. To po pierwsze, po drugie, jakiś konflikt wewnętrzny, toczysz sam ze sobą, a czy działać, nie działać, a w którą stronę, a co zrobić w tej sytuacji, a czy się wycofać, a czy spróbować, no jakby próbuj, tak bym to określiła, to słońce mówi o sukcesie, a z kielichów mówi o zadowoleniu, więc idź w tym kierunku. Wiedz, czego chcesz, tutaj powinieneś wiedzieć, czego chcesz, bo król buław zawsze wie, czego chce. To jest taka osoba, która wręcz, powiedziałabym, trochę ma tyle siły w sobie. Może się zastanawiasz, czy starczy ci siły. Natomiast to jest taka osoba, która ma w sobie tyle siły, jak dla mnie, że wręcz, powiedziałabym, troszkę narzuca wolę tej drugiej stronie sytuacji, ale w taki sposób bardzo zachęcający do działania, tak? Idź za mną, krocz za mną na tej zasadzie, więc jakby wystarczy tutaj jakby nie poddać się tej zmianie takiej. Dobra, lwy, moje drogie lwy, temat przewodni, trzy monety odwrócone, magii, ktoś, uwaga na, tak,
No, dla lwa, słuchajcie, taka informacja, bardzo zawodowa jak dla mnie. Chodzi o pracę w jakimś zespole bądź pracę zespołową, gdzie uważam, nie wszyscy mają kompetencje na tym samym poziomie, co może budzić pewnego rodzaju trudność. I na tym należałoby się skupić, drogi lwie, na pracy, na współpracownikach, na tym, co tworzysz z innymi ludźmi. Czy tylko ty jesteś siłą napędową całego przedsięwzięcia, a po prostu inni przyczepieni jak rzepy lgną za tobą, czy są w twoim zespole osoby, z którymi możesz wymieniać się doświadczeniami, które są na podobnym poziomie. Ta trójka monet odwrócona raczej sugerowałabym, że ktoś w twoim zespole albo nie podchodzi do spraw tak serio jak ty, albo brakuje mu kompetencji. No i teraz tak, masz wszystko, żeby to zmienić, żeby to naprawić, żeby to poprawić. Żeby po prostu potrząsnąć, kim trzeba być może, żeby doprowadzić do sytuacji, w której czujesz, że wszyscy wiedzą, po co są w konkretnym miejscu, po co zaczynają, to co zaczynają i co mają do zrobienia. To dla lwa. A co tam w miłości? Troszeczkę samolubnym, drogi lwie, trzeba być w najbliższym czasie. To ty. Na końcu, po prostu. To się pokazało dla lwa. Mogłabym, wiecie, opowiadać teraz i opowiadać. Drogi lwie, po prostu w najbliższym tygodniu ważne jest, żebyś był trochę samolubny. Jednak zwrócił uwagę na siebie, tak? Oczywiście zwróć również uwagę, w jaki sposób to robisz i w jaki sposób może o tym rozmawiasz ze swoją osobą. Bo ta karta 5 mieczy. Pamiętajmy, ona niesie za sobą ryzyko, też konfliktu jednak, tak? Albo przynajmniej tego, że jakby tak bardzo mocno będziesz stawiał na siebie, w relacjach, czy tam w miłości, że nie zwrócisz uwagi na potrzeby drugiej strony i z tego powodu mogłyby się zrodzić później jakieś konsekwencje, jakieś trudności, jakieś niepotrzebne nerwy. Szczególnie przy tym paziu mieczy też, który tutaj jakby mówi o komunikacji, o konieczności pogadania o potrzebach, to tamto. Natomiast sposób komunikacji powinien być bardziej dyplomatyczny. I to chyba jest trochę taka, powiedziałabym, wskazówka dla ciebie, drogi lwie, że tutaj walcz o swoje, zachowaj spokój. Okej, samolubność z jakiegoś powodu jest dla ciebie ważna w miłości, w najbliższym tygodniu, ale ważna jest również dyplomacja i relacja z ludźmi, lub z człowiekiem, o którym tutaj mówimy. Więc po prostu zobacz, bądź sobą, bo to jest wskazówka, karta mocy. Serce na dłoni, wielkie, ogromne pasja, ale też łagodność, bo twoja siła polega również na tym, że umiesz zapanować nad sobą w niektórych sytuacjach. Więc tutaj jest kwestia zapanowania też nad sobą w niektórych sytuacjach i po prostu wykazania się cierpliwością jeszcze, tak? Cierpliwością. Jakąś siłą też do tego, żeby te zmiany zainicjować i wdrożyć. Ale tak jak mówię, dyplomacja ma znaczenie. Stawiaj też na relacje z tym człowiekiem, tak? A jeszcze powiem tak. Tutaj po prostu wiecie co? Dajcie mu szansę, chodzi o to, żeby go tak do ściany nie przyszpilić, żeby on też miał szansę, żeby ta druga strona też miała szansę cokolwiek powiedzieć, jakkolwiek zadecydować w tej sytuacji, tak? Jakąś przestrzeń. Dobra, strzelce. Ogólnie, karta mocy. Może masz z lwem do czynienia. 10 buław. Trochę zrzuć z siebie pracy i będzie lepiej. Dla strzelca bardzo wprost informacja. Czymkolwiek były te obciążenia, które nabrałeś widzisz, ile dźwigasz, drogi strzelcu? Po co ci tyle? Kto ci to dał? Sam sobie wziąłeś taką garstkę buławek, czy po prostu wszystkim dookoła chcesz pomóc? Zapomniałeś o sobie w tym całym, powiedziałabym, galimatiasie i ledwo ciągniesz ten majdan. Bo tutaj jasny jest dla ciebie przekaz, drogi strzelcu. Okej, masz siłę, siły ci nie zabraknie. Fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, to wszystko jest, ale to nie znaczy, że masz jakby brać zadanie za zadaniem i kolejne, i po prostu okazuje się, że nagle wszyscy mają na wszystko czas, a ty nie masz na nic czasu, tylko praca. Albo jakieś tam inne odpowiedzialne zadania, tak? Więc zobacz, tutaj zadbaj o siebie. Gwiazda jest taką fajną energią. Niech to, co robisz w najbliższym tygodniu, niech to ci przede wszystkim sprawia przyjemność. Dopóki ci to sprawia przyjemność, to jest to fajne, miłe i w ogóle robimy to dalej. Gorzej, jak ta praca, jak te zadania, to zaczynają być już kulą u nogi. I tu jest kula u nogi.
Tak? Bo nikt nie mówił, że nie masz siły, żeby to zrobić, że nie masz mocy, żeby to zrobić. Nie, ty to masz, tylko że to cię zmęczy. Więc cokolwiek się dzieje, zadbaj o siebie w tym wszystkim, w tym znaczeniu, żebyś nie zapomniał, że również masz swoje potrzeby jakieś. Tu jest jeszcze jedna informacja. Być może jest strzelec, który pozwoli sobie w najbliższym tygodniu zrzucić z siebie trochę jakiegoś rodzaju ciężaru, który dźwigałeś za dużo. Ciężaru zadań, ciężaru odpowiedzialności, no po prostu taka sytuacja. I ta dziesiątka była, pamiętajmy, kulminacją już tej sytuacji. Tak? Kulminacją. I kamień spada z serca, jak po prostu zostawiamy część tego... nawet nie będę mówić, co miałam na myśli, tego czegoś za sobą. Okay? I karta gwiazdy mówi uzdrowienie, tak? Poprawa, nadzieja, że będzie lepiej. Co w miłości? To może być praca, mi to się z pracą kojarzy. A, w miłości komunikacja, to ty. Strzelec wie, czego chce, sześć kielichów, bratnie dusze. O, wow, ale macie fajne karty miłosne, drogie strzelce. Komunikacja, moje drogie panie, z ważnym dla was mężczyzną, waszym partnerem być może, ale pełna w ogóle przyjemności, takiej dobroci, otwarcia na siebie. No, drodzy panowie, no i nawzajem, z ważną dla was kobietą, mogłabym powiedzieć. Jakiegoś rodzaju jednoznaczność wasza, jakby to, że wiecie, jakby czego pragniecie, to ten cesarz, on ma plan na przyszłość jakiś. On czuje, że to jest właściwa osoba, on czuje, że to jest właściwy czas, żeby ten plan zakomunikować być może. Dla osób, ktoś z przeszłości mógłby się odezwać, drogie panie, bo szóstka kielichów mówi o przeszłych ludziach w naszym życiu, ale takich przeszłych, wiecie, nie toksyczne ex sprzed roku, tylko raczej rzekłabym, ktoś, kogo znasz od dzieciństwa, albo ktoś, kogo znasz już kawał czasu, drogi strzelcu. I ta osoba się do ciebie odzywa, droga pani strzelcowa na przykład. Tak, jest tu komunikacja, nawiązujecie jakąś znajomość, natomiast ona nam się pokazuje w kategorii cesarza. I tutaj powiedziałabym, no wiecie, cesarz to ojciec tarota, często oznacza mężczyznę, który, przepraszam, ma już jakieś zobowiązania wobec innej kobiety najczęściej. Więc na to bym po prostu zwróciła uwagę. Niemniej jednak bardzo miłe wiadomości, bo w ogóle bardzo fajna sytuacja, tak? Ale to jakby to jest coś, na co bym zwróciła uwagę. Tutaj jeszcze w życiu osobistym strzelca pokazał się ważny aspekt związany z wyjaśnieniem z czegoś lub z przekazaniem jakiejś wiadomości, jakaś ważna komunikacja, którą możecie otrzymać od swojego taty, ojca. Tak, wiecie co, czego to będzie dotyczyło, trudno mi powiedzieć, bo nie pokazały się pieniądze na przykład, tylko raczej pokazała się taka energia, powiedziałabym, życzliwości, więc wydaje mi się, że to może być też jakiegoś rodzaju uznanie w waszą stronę płynące. W każdym razie komunikacja dla strzelca z bratnią duszą też się pokazuje. Cesarz, moje drogie panie, może być waszym wymarzonym, wyśnionym mężczyzną. No i cóż, no i jest. I tak lubię tą kartę szóstki kielichów, dlatego że ona oczywiście, że jakby pokazuje bratnie duszę i tak dalej, ale tutaj w ogóle pokazuje ludzi, którzy są dla siebie życzliwi, wiecie? Są dla siebie życzliwi, są dla siebie dobrzy, bezinteresownie i tutaj te wiadomości, ta komunikacja, to działanie, to, że będzie się działo, to wszystko jest właśnie, to jest tłem, tak? Czyli ta życzliwość, ta dobroć, to otwarcie na siebie. Dziękuję wam bardzo, moi mili. Uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.